Siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Yuken, a to jest seria pytania od widzów. Padło takie pytanie, jak daleko rzucać Fishing Planet, więc udałem się na samotną gwiazdę, a niech będzie na przykład, że tutaj to nie ma większego znaczenia i już ci to wszystko wytłumaczę i wyjaśnię. Oczywiście domyślam się, że to pytanie, które kolega zadał, dotyczyło rzucania na spławik, ale też wyjaśnię wam, jak to jest z innymi wędkami, bo przy każdej wędce ma to znaczenie. Także moi drodzy, aby w ogóle daleko rzucać na spławik, to są dwie rzeczy, bo zobaczcie, normalnie macie takie coś, prawda? Normalnie ta wędka wygląda w taki sposób, no i chcecie sobie rzucić po prostu lewym przyciskiem myszy, cyk, i rzucacie. No i to jest bliski rzut, tak? No ale chcielibyście rzucać daleko, czyli tam na przykład gdzieś pod te lilie wodne. To nic prostszego, jak wciskacie F11 na klawiaturze. Proszę bardzo, robi się coś takiego. Następnie wciskacie prawy przycisk myszy. Pojawia się takie kółeczko, zobaczcie. To kółeczko pokazuje wam, jak daleko możecie rzucić. To jest daleki rzut. Z prawej strony będziecie mieli taki pasek, nie wiem czy widzicie, ale on się przesuwa. On też pokazuje maksymalny zakres rzutu. No załóżmy, że chcemy sobie rzucić tam w tego markera. No nie dorzucimy, bo nam się kończy. No ale zobaczmy, jak daleko jesteśmy w stanie dorzucić. Jest kółeczko. Klikamy lewy przycisk myszy, leci i w momencie, kiedy nachodzi na te szare, musicie też kliknąć lewy przycisk myszy. Zobaczcie, rzuciliśmy daleko, pokazuję jeszcze raz. To jest jedna z zasad, dlaczego rzucamy daleko, bo jest jeszcze jeden powód. To nie jest jedna odpowiedź na twoje pytanie, kolego, jak rzucać daleko. Spróbujmy rzucić na przykład tutaj, żeby gdzieś wycelować między te trzcinki, na przykład między te lilie wodne. Zaznaczamy sobie, tak jak poprzednio, tak? Czyli zobaczcie, prawym przyciskiem myszy sobie zaznaczasz, masz kółeczko i teraz patrzysz na ten pasek z prawej strony, wciskasz lewy przycisk myszy, nie trzymasz go, tylko go wciskasz. Leci i jak najdzie na szare, jeszcze raz wciskasz lewy przycisk myszy. Musisz zdążyć, żeby trafić, no bo jeżeli nie zdążysz, pokażę ci, co się stanie, jeśli nie zdążysz. Czyli wycelujesz sobie, na przykład robimy to samo, co poprzednio. Rzucamy i zobaczcie, spóźnię się teraz z kliknięciem, przeszło i zobaczcie, co się dzieje. Także, żebyś rzucił daleko, musisz zdążyć i trafić w ten przycisk, tak? Ten suwak, ten taki szary suwak, który się teraz przesuwa po tej skali, tak? Z prawej strony ekranu masz ten szary suwak i po prostu jak to nachodzi, ten niebieski pasek leci i w momencie, kiedy nachodzi, szybko musisz przycisk myszy lewy wcisnąć. Dobra. To jest pierwszy ze sposobów, jak rzucać daleko, ale to, czy rzucisz daleko, czy nie, zależy od tego, jaki masz spławik. Ja, moi drodzy, na wędce tutaj akurat na spławik mam spławik ciężki, czyli cygaro. Jak widzicie, no dosyć go intensywnie używam, bo jest troszkę zużyty. Niedługo będę musiał kupić nowy. Ale zobaczmy, czyli tutaj masz zawsze napisane, jaki ten spławik jest. Czy jest ciężki, czy jest lekki. No powiedzmy, że czy ja mam tu jakiś lekki spławik, przypuszczam, że ten owalny będzie lekki. Waga pływająca średni, no dobra, niech będzie, że średni, weźmy sobie spławik owalny i zobacz, co się stanie w tym momencie. Będę próbował rzucić dalej. Oj, zobacz, no niby dorzucę w to samo miejsce, ale już nie dorzucę tak daleko jak w poprzednim przypadku, bo zobaczcie, jak ta skala szybko się zapełnia. Wtedy było gdzieś tak w połowie. Czyli ten rzut jest krótszy. Dlaczego? Dlatego, że spławik mamy lżejszy. Więc daleki rzut zależy również od tego, czy masz ciężki, czy lekki spławik. Ja w większości przypadków używam i polecam zresztą wszystkim używania spławika cygaro. On mi jest jakoś tak najbardziej wygodny. No jeżeli rzucasz blisko, to możesz sobie wybierać jakieś lekkie spławiki. No dobrze, no ale jak to jest z innymi wędkami, moi drodzy? No bo to nie jest też tak. To tu już będziemy, to jest na przykład spinningówka, nie? No wiecie, no zobaczcie, tam spokojnie bym sobie spinningówką dorzucił, tylko ten swimbait i tak tutaj nie ma sensu, dlatego że żadna ryba by mi tutaj nie wzięła, bo jesteśmy na samotnej gwieździe, więc tu musimy przejść do wędki. Oczywiście ja ją na szybko skonfigurowałem, to w ogóle, jak widzicie, nawet przyponu nie zamontowałem, więc tym się w ogóle nie sugerujcie, ja po prostu łowiłem, kolega zadał pytanie, więc szybko skonfigurowałem jakiekolwiek wędki, które z tego co miałem na szybko, żeby wam po prostu nagrać ten odcinek. Macie coś takiego w wędce spinningowej, jest tu napisane CW 60 do 100 gram. CW oznacza ciężar wyrzutu.
czyli tę tutaj blachę, którą zakładacie. Jak zobaczycie, mój swing bite ma w tym momencie 92 gramy. A ciężar wyrzutu jest od 60 do 100, czyli maksymalnie 100 gram. No skoro mam 92 gramy, no to jak widzicie, no mieszczę się w tym przedziale, więc mogę rzucać daleko. Ale co by się stało, gdybym na tą wędkę założył coś bardzo lekkiego? Czy my mamy coś tutaj bardzo lekkiego? No powiedzmy, że mamy blachę 14-gramową, już nic lżejszego do tej wędki raczej nie mam. No to niech będzie blacha. No i zobaczcie, przynęta jest zbyt lekka na tę wędkę, rzuty będą bliskie. No ale ja ci to udowodnię. Czyli jak na mocną wędkę zakładasz... Oj, zobaczcie, nawet z pławikiem bym dalej dorzucił. Patrzcie, co się stało. Dlatego, że blachę mam zbyt lekką. Jeżeli ty na danym levelu masz oczywiście wędkę, która ma ten ciężar wyrzutu, czyli to CW, no nie wiem, do 50 gram maksymalnie, tak? Czyli tam, nie wiem, od 20 do 50 gram. Nie wiem, jakie są wędki na niższych levelach, bo sorry, ale nie pamiętam, ale to nieistotne. I założyła taką blachę, która ma 14 gram. No nie, no to byś musiał mieć wędkę tam, powiedzmy, od 10 do 20 gram. Ciężar wyrzutu, nie? Czyli ciężar wyrzutu od 10 do 20 gram byś miał. Zakładasz taką blachę średnią 14-gramową, czyli ona mieści się w tym przedziale i spokojnie jesteś w stanie nią daleko rzucać. No tak samo dotyczy się wędek oczywiście gruntowych czy fiderowych, no bo wcześniej masz fiderowe, na wyższym levelu już masz dostępne później gruntowe. Ja ci pokażę to na mojej wędce gruntowej, to jest trzecia rzecz. To macie wędkę gruntową, tutaj macie ciężar wyrzutu 180 do 290 gram. Tylko w przypadku wędki gruntowej to nie zakładasz tu blachy przecież, tylko zakładasz ciężarek. Zobaczcie, mój ciężarek ma 185 gram, jest on karpiowy, bo łowię karpie. Dlatego założyłem ciężarek karpiowy. Natomiast jest od 180, minimalnie 180, ja mam ciężarek 185, jest git. Gdybym założył tu ciężarek jakiś, nie wiem, 220 gram, bo mógłbym założyć do 290, to spokojnie te rzuty byłyby dalsze. Czyli ja w przypadku wędki gruntowej czy fiderowej, im masz cięższy ciężarek, tym rzucasz dalej, tak? Ale to jest oczywiście zależne od ciężaru wyrzutu. Nie możesz założyć tego ciężarka cięższego niż masz ciężar wyrzutu, bo zepsujesz wędkę. W przypadku wędki spinningowej, no to ciężar tej blachy zależy, jak daleko rzucisz. I też nie możesz, nie powinieneś, nie radziłbym ci założyć cięższej blachy niż ten ciężar wyrzutu. No nie wiem, ja to mam do 100 gramów, nie mam żadnej, żeby ci zademonstrować. No mam najcięższą blachę chyba, która ma 92 gramy, no to jest ten swim bite, nie? No ale on się, powiedzmy, zobacz, że mieści w tym przedziale do 100 gram, ma 92, jest git. Będę mógł nią rzucać daleko. No i w przypadku spławika pokazałem ci oczywiście, jak rzucać na spławik, to jest bardzo ważne, F11 na klawiaturze, ale też zależy to od tego, jaki masz spławik. Jak masz spławik ciężki czy bardzo ciężki, tu nie ma czegoś takiego jak ciężar wyrzutu w tej wędce na szczęście, więc tu nie musisz patrzeć, no spławik praktycznie tej wagi nie ma. No i sobie nim rzucasz po prostu wtedy daleko i tyle. Ale głównie zależy to właśnie od klawisza F11, no i od spławika. Jeżeli będzie leciutki spławik, rzucasz bardzo, bardzo blisko. Więc to zależy, czy łowisz na przykład już na jakichś tam levelach wyższych z motorówki, no to możesz mieć ten ciężarek, ten spławik lżejszy. To już zależy, jak ci wygodnie, no bo nie potrzebujesz daleko rzucać. Ja generalnie, tak jak mówię, zawsze używam, to zresztą widać po zużyciu tego, to chyba ani razu nie używałem. Po prostu dla wygody zawsze mam założone to cygaro. Dla mnie to jest super, super spławik, on mi jest bardzo wygodny i sprawdza się w boju. Także to tyle, myślę, moi drodzy. Nie ma tutaj co się za bardzo rozgadywać, no bo chyba odpowiedziałem na twoje pytanie. Także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie, bo to jest seria, w której odpowiadam na wasze pytania, także nagrywam odpowiedzi, pokazuję wam, jak to zrobić. A co do oczywiście drugiej serii, to o 16 codziennie wlatuje nowy odcinek z serii levelowania nowego konta, w którym pokazuję wam moje postępy w grze, jak leveluję konto. Także jak chcesz się dowiedzieć, jak szybko levelować swoje konto, gdzie iść, co robić, czego nie robić, to jak najbardziej obserwuj mój kanał po to, aby być na bieżąco i polecam ci oglądanie tej playlisty, tych odcinków codziennie o 16. Do zobaczenia, cześć!